26 grudnia 1900 statek Hesperus przyjechał do Ilin Moore na wyspach Flanin. Zachowane rotowanie strzelników latarów. Kapitan James Harvey zaangażował Josepha Mura, aby zastąpić jednego z trzech strzelców: Tomasa Marshala, Jamesa Daketa i Donalda Macartora. Gdy dotarli, doszło do nieoczekiwanego wydarzenia. Na stupie flagi nie było flagy, a światło latarza było głębne. Sygnały Harveyego spotkały się z ciszą. Mur wypadł, a strach ogarnął go całkowicie. Znalazł bramę latarów zamknięte i zauważył zaginionych dwie płaszczy, co wskazuje, że strzeczni wyszli bez ochrony przed zimnością. Mur odkrył śladującą scenę stół z niedotkniętym jedzeniem odwrócone krzesło i zegar stop. Nigdzie nie znalazły ludzi. Harvey natychmiast wysłał telegram, zgłaszając zniknięcie. Kilka dni później Robert Murhet przybył na dochodzenie. Przeglądał dziennik, znalazł niepokojące wpisy 12 grudnia Marshal RD z bezprecedentnych burzów. Daket był niezwykle odcofniony, a nawet odporny MacArthur płakał. Co dziwne, w tym czasie nie było burz. Ostatni zapis 15 grudnia: Stwierdzono, że burza jest słowa. Wyjście zostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Na zewnątrz Muirhead znalazł rozpuszczone liny, sugerując wypadek z fali z łapcą. Niektórzy sugerowali, że doświadczeni strażnicy mogli ulec wyjątkowym sytuacjom. Przepisy zabraniały opuszczenia latarni przez wszystkich trzech strażników. Zginąć wywołało teorie od przypadkowych utonienia i konfliktu wewnętrznego ponadnaturalne interferencje. Później strzelnicy twierdzili nawet, że słyszą od chyby imienia mężczyzn. Hipoteza Muirheada dotycząca fali nie wszystkich usatysfakcjonowała, pozostawiając sprawę nierozwiązaną. Historia ostrzelniczych latarów ileanskich mur nadal intryguje. Czy to była natura, wypadek czy coś przekraczające nasze rozumienie? Tajemnica nadal trzyma, zaprasza spekulacje i utrzymuje tajemnice dla przyszłych pytań. Napisz swoją teorię w komentarze i nie zapomnij się abonacyjnować się na więcej tajemnicy.